Żyje on dla tych haseł, jakie ma wypisane na swym sztandarze. Ojczyzna i honor. Nasza pozycja, uważam, każdego człowieka zaczyna się od pozycji państwa polskiego, bo jeżeli nasza pozycja będzie mocna, jednego, drugiego, trzeciego, no i ostatniego obywatela w kraju, jednocześnie będzie to państwo bardzo mocne. Natomiast jeżeli będziemy mieli słabych ludzi w państwie polskim, to uważam, że będzie państwo słabsze. I obojętnie, czy będzie to reprezentował pracownika, czy będzie reprezentował urzędnika, czy będzie reprezentował urzędnika na szczeblu państwowym, jeżeli ta pozycja jego będzie godna, będzie szlachetna i będzie mocna, będzie mocne państwo Polski. Zakładając mundur, nie tylko zakładając mundur, ale przede wszystkim zakładając mundur, powinien człowiek się zachowywać czcią, godnością i poszanowaniem, poszanowaniem przede wszystkim praw i ludzi i związanych i z historią, i obecnych. Dużo osób dzisiaj ze łzami w oczach wspomina Piłsudskiego i obojętnie gdzie jesteśmy, w jakiej części Polski czy za granicą i tak dalej, to ci ludzie do nas podchodzą i też właśnie ze łzami w oczach z nami rozmawiają, żyją tą historią państwa polskiego i po prostu jesteśmy im bardzo bliscy. A my z kolei staramy się im odwdzięczyć, bierzemy we wszystkich ich uroczystościach, bardzo dla nich ważny, bierzemy dla nich udział. No i jesteśmy z nimi razem. Tak się jednoczymy po prostu. Myślę, że to jest bardzo ważne w obecnych czasach. Jego bólów i niepowodzeń. Zaszczytnym jest dzieło żołnierza, a najwięcej zaszczytnym jest jego życie poświęcone w całości innym, nie sobie. Życie, które ma w sobie najmniej egoizmu. Żołnierz nawet podczas pokoju żyje dla czego innego, nie dla siebie. Każdy dzień, a w czasie wojny nawet każda godzina, w całości poświęcona jest czemuś, co nie jest nim. Na zewnątrz to coś symbolizuje nam nasz sztandar. W obecnej rzeczywistości, gdzie tak powinien wyglądać człowiek obecnie, w obecnej rzeczywistości, gdzie materialne sprawy po prostu są na pierwszym miejscu, a powinny być przede wszystkim sprawy godności człowieka, zachowania jego z pracy społecznej dla innych, a dopiero na końcu pieniądze, a teraz jest odwrotnie. Leżały do czasu ojczyzny w popiołach, a więc ładne ta nasza praca i ta wytrwałość.